Niektóre polskie gospodarstwa są na skraju bankructwa, dlatego musimy znaleźć rozwiązania i dojść do kompromisu, mówił jeden z liderów rolników. Protesty rolników z całą pewnością nie skończą się tak szybko, jak mogłoby się wydawać, a wręcz przeciwnie, nawet mimo rozpoczęcia sezonu na prace polowe protesty nadal będą trwały i będą coraz bardziej ostrzejsze. Polscy rolnicy nie mają wyjścia, ich sytuacja jest tragiczna, wierzą w to, że swoimi akcjami będą w stanie wymusić na rządzie polskim i europejskim zmianę pewnych kwestii, jednak czy to nastąpi? Zostaw łapkę w górę oraz zasubskrybuj ten kanał. Sytuacja w Polsce znacznie się pogorszyła wraz z napływem tanich towarów spoza granic naszego kraju, zwłaszcza z Ukrainy. Ostra konkurencja jest przede wszystkim jeżeli chodzi o zboża, rzepak, cukier, słonecznik, sok jabłkowy i mrożone maliny. Wiceminister rolnictwa zwrócił uwagę, że załanie naszego rynku zagranicznymi towarami sprawia, że rolnikom powoli przestaje się opłacać uprawianie pola, a niektórzy muszą nawet chodzić do zwykłej, etatowej pracy, aby być w stanie spłacić kredyty, nakarmić swoje rodziny, płacić wysokie ceny energii, opłacać paliwa, nawozy itd. Rolnicy na ten moment chcą przede wszystkim zamknięcia granicy dla produktów rolnych ze wschodu oraz opróżnienia polskich magazynów z nadwyżki zbóż przed zbliżającymi się żniwami. Na ten moment ani jeden, ani drugi postulat nie jest na drodze do spełnienia go. Tusk otwarcie przyznał, że granicy nie zamknie, a sprawa wywozu nadwyżki zbóż z magazynów wciąż jest opóźniana, a do żniw coraz bliżej. To na nas nakłada się co chwilę nowe obowiązki i obostrzenia, a produkcja w innych częściach świata poza Unią Europejską jest zupełnie bez kontroli, mówi Marek Ustowski. Polskie rolnictwo jest coraz mniej opłacalne i my protestujemy nie w swoim, ale w interesie wszystkich Polaków. Tona żyta 20 lat temu kosztowała 500 zł i teraz w skupie nadal kosztuje 500 zł. Jak mamy pracować? Rolnicy nadal domagają się od rządu konkretnych działań, a nie pustych obietnic. Nie chcą proponowanych przez władze dopłat, które poprawią sytuację tylko na chwilę. Chcą móc pracować i sprzedawać swoje produkty po takich cenach, żeby to wszystko się opłacało i można było z tego wyżyć. Ruszyć leniwe dupy. Na razie jest biuro poselskie, ale zaostrzymy to wszystko, dodali strajkujący. Rolnicy już wcześniej zapowiedzieli, że jeśli taka forma protestu nie przyniesie zamierzonego efektu, to kolejne manifestacje będą planowane przed domami polityków, zapowiadają rolnicy.